Realizujemy już budżet uchwalony przez Radę Miejską w Prukniku na koniec grudnia ubiegłego roku. Jak Państwo pamiętacie, po stronie dochodów mieliśmy zapisane około 62 milionów złotych, po stronie wydatków 63 miliony 200. Z tego, co obecnie realizujemy, największą taką inwestycją jest przebudowa ulicy Jasnej w Pruchniku, pierwszy etap za kwotę przetargową 5,5 miliona złotych. Ta kwota wzrośnie o około 200 tysięcy złotych z uwagi na to, że napotkaliśmy na trudne warunki gruntowe, wymagane są dodatkowe roboty, które kosztują. Ale wszystko idzie w dobrym kierunku i pierwszy etap zamierzamy zakończyć na koniec lipca bieżącego roku. Mam na obecną chwilę informację taką, że drugi etap też najprawdopodobniej będzie realizowany w tym roku, bo napisaliśmy dwa wnioski o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, około 65% wartości robót, a te roboty będą wynosiły w drugim etapie ponad 3 miliony złotych. Jest możliwość uzyskania dofinansowania. Na całej tej długości będzie wykonany chodnik, będzie poszerzona droga do 5 metrów, będą uregulowane wszystkie sprawy odwodnienia, przepustów. Druga inwestycja, którą realizujemy, to jest droga do cmentarza w miejscowości Kramarzówka, 400 metrów droga, koszt około 1 miliona złotych. Wykonawca realizuje to przedsięwzięcie, termin zakończenia koniec sierpnia bieżącego roku. Jeżeli chodzi o drogi, to mamy złożony wniosek na przebudowę ulicy Szkolnej w Pruchniku, wniosek do Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Jest na dobrym miejscu, ma szansę dofinansowania. Na obecną chwilę prowadzone są prace projektowe przebudowy drogi Widaczów-Świebodna-Pruchnik. Jest także przygotowywany drugi projekt na przebudowę drogi Roźwienica, Rozbóż-Długi, Rzeplin. Jeżeli chodzi o infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, to prowadzone są roboty z zakresu drugiego etapu kanalizacji Rozbóż-Długi, wartość 4,5 miliona złotych. Mamy zgromadzone materiały na wykonanie placu postojowego, parkingu przy cmentarzu w Pruchniku i też w miesiącu czerwcu będziemy organizowali przetarg na wykonanie tego parkingu. Chcemy także wykonać nawierzchnię parkingu przy Domu Ludowym w Chabowicach. Na obecną chwilę realizowane są roboty w zakresie przebudowy drogi Pruchnik-Kramarzówka-Helusz. Oprócz problemów technicznych związanych z jakością gruntu wystąpiły problemy finansowe, ale krok po kroku idziemy i to rozwiązujemy. Przekazaliśmy także plac budowy pod budowę kanalizacji, pierwszy etap Rozbóż Okrągły, też ponad 6 km sieci głównej, wartość ponad 3 miliony złotych. Wykonawca w niedługim czasie przystąpi do robót, bo plac budowy przekazaliśmy. W zakresie przeciwdziałania skutkom suszy mamy przygotowany projekt i będziemy pisali wniosek na odbudowę stawu na Węgierce. To jest kompletna dokumentacja, jest pozwolenie na budowę. Prowadzimy także prace wykończeniowe, pierwszy etap Domu Strażaka w Pruchniku, koszt 180 tysięcy złotych, ale tutaj jeszcze do zakończenia trochę potrzeba. Trwają prace w zakresie modernizacji kuchni przy Domu Strażaka w Rozbożu Długim,
Tam też jeszcze nie zakończymy tych prac, bo nie wystarczy nam środków finansowych. Tutaj jeszcze też mam taką informację. Gmina uzyskała środki finansowe na wykonanie remontu naszego orlika. Także trwa procedura przetargowa na takie zadanie Miasteczko Ruchu Drogowego przy Szkole Podstawowej w Pruchniku. I tutaj mamy zapewnione dofinansowanie około 300 tysięcy złotych. A więc te prace się rozwijają, rozkręcają i w przeciągu roku na pewno ich będzie znacznie więcej. I o tych pracach na bieżąco będę Państwa informował. Na obecną chwilę to miałbym tyle tych informacji. Dziękuję za uwagę.